W magicznym lesie zwanym Elfwood, gdzie drzewa szumiały piosenkę natury, a kwiaty tańczyły w rytm wiatru, żyły istoty pełne magii i uroku. Elfowie, strażnicy tego niezwykłego miejsca, pod opieką mądrej elfiej królowej Elliri, dbali o równowagę natury i troszczyli się o swoje środowisko. Ich miasteczko ukryte było głęboko w gęstwinie lasu, otoczone magicznymi barierami, chroniącymi przed niepożądanymi gośćmi. Jednak pewnego dnia spokój Elfwood został naruszony, gdy tajemnicze zjawisko zaczęło zakłócać harmonię lasu. Elfowie, zaniepokojeni tymi dziwnymi wydarzeniami, postanowili wysłać swojego najodważniejszego wojownika, młodego elfa o imieniu Aranion, aby rozwikłał zagadkę. Wyruszając w głąb lasu, Aranion odkrył, że źródłem tajemniczych zjawisk było starożytne drzewo, które traciło swoją magię z powodu zanieczyszczenia lasu. Zdecydowany przywrócić równowagę, Aranion przekonał swoich braci i siostry elfów do wspólnej akcji oczyszczania lasu i pielęgnowania jego piękna. Przez dni i noce elfowie pracowali z determinacją, usuwając zanieczyszczenia, sadząc nowe drzewa i przywracając magię lasu. Ich wysiłki nie poszły na marne, gdyż wraz z każdym dniem las zaczynał odzyskiwać swą dawną świetność. Kiedy ostatnie promienie słońca oświetlały Elfwood, las świecił jasnym blaskiem, a elfowie świętowali odzyskanie swojego magicznego domu. Aranion został uznany za bohatera Elfwood, a jego odwaga i determinacja były wzorem dla całej społeczności elfów. Od tego dnia lesista kraina znów kwitła życiem i magią, a elfowie kontynuowali swoją misję jako strażnicy natury i opiekunowie magicznego lasu Elfwood.